Witam, z tej strony Wiktor z My Wrestling. To mój debiut na tym kanale. Możecie mnie znać z takich serii na stronie jak Dzisiaj w historii wrestlingu czy Zakątki wrestlingu. Dziś jednak tę drugą serię przeniosę na YouTube. W pierwszym takim odcinku przyjrzę się legendarnemu Reign of Terror Triple H'a. Omówię, na czym on polegał, czym właściwie był i kto padł ofiarą tego panowania. Podzielimy to sobie na cztery części. Zapraszam bardzo serdecznie do oglądania. Zacznę od bardzo ogólnikowego przedstawienia Reign of Terror. Tak nazywa się panowanie Triple H'a na Raw w latach 2002-2005, kiedy to praktycznie przez cały czas był World Heavyweight Championem lub kręcił się w okolicach tego pasa. Fani WWE nie byli zadowoleni z takiego bookingu, ponieważ The Game, wykorzystując swoją pozycję na backstage'u, która wiązała się z miłosną relacją Huntera i Stephanie McMahon, w cudzysłowie mówiąc, brał łopatę i zakopywał poszczególnych zawodników. Zazwyczaj ofiarami Reign of Terror byli zawodnicy dawnego WCW. Można więc twierdzić, że było to wyładowywanie frustracji Vince'a McMahona poprzez booking, ostateczne dobicie swojego dawnego rywala. Przyjrzyjmy się więc pierwszym miesiącom panowania terroru. Triple H ponownie stał się heelem w okolicach lata 2002 roku, kiedy odwrócił się od dawnego kompana z DX, Shawna Michaelsa. Ta dwójka zawalczyła ze sobą na SummerSlam w non-sanctioned meczu, czyli walce bez dyskwalifikacji, która nie wpływa na bilans wygranych i porażek obu zawodników. Z tego starcia zwycięsko wyszedł HBK poprzez roll-up, co jeszcze bardziej podburzyło Huntera. Po walce zaatakował Shawna tak brutalnie, że ten nie pojawiał się czynnie w WWE TV przez kilka miesięcy. Tydzień po SummerSlam krajobraz WWE mocno się jednak zmienił. Brock Lesnar, czyli ówczesny Undisputed Champion, stał się ekskluzywny dla SmackDown i Stephanie McMahon, co pozostawiło Raw bez głównego pasa. 2 września 2002 roku ówczesny GM Czerwonej Tygodniówki, Eric Bischoff, znalazł rozwiązanie. Przywrócił znany z WCW The Big Gold Belt, tutaj nazwany World Heavyweight Championship. Wręczył go Triple H'owi, gdyż wcześniej wygrał on walkę o miano następnego pretendenta do tytułu Undisputed. Już pierwszej nocy od otrzymania tytułu, The Game sukcesywnie obronił go w blisko 10-minutowej walce z Rickiem Flairem. Tutaj jest to jeszcze zrozumiała decyzja. Mogło być dużo przeciwników dawania pasa starszemu już Nature Boyowi. 2 tygodnie później na Raw, Triple H znów obronił tytuł, tym razem w walce z Jeffem Hardym. Kolejne wyzwanie czekało na niego na Unforgiven. Tam Cerebral Assassin miał podjąć rękawice Roba Van Damme'a, który był wtedy niesamowicie lubiany przez fanów. Wiele osób chciało zobaczyć atletycznego Van Damme'a z głównym tytułem. Niestety dla nich podczas pay-per-view Ric Flair odwrócił się od RVD i przeszedł na stronę Huntera, pomagając obronić mu tytuł. 16-krotny World Champion towarzyszył Triple H'owi przez 3 lata, stając się kolejnym swoistym symbolem Reign of Terror. Po Unforgiven Triple H wygrał jeszcze Championship Match z Babą Rayem. Teraz przytoczę mniej znaną anegdotę. WWE rzekomo planowało zrobić z pasa interkontynentalnego najważniejszy tytuł na Raw, dlatego doszło do jego unifikacji z pasami Hardcore i European. Federacja McMahonów zmieniła jednak plany i zrobiła unifikację pasa World Heavyweight Championship z pasem interkontynentalnym. Ustawiło to pojedynek Triple H vs Kane na najbliższą galę pay-per-view, czyli No Mercy. Z tamtego feudu zrodził się bardzo niesmaczny storyline oparty na Katie Vick. Podczas jednego z Raw The Cerebral Assassin ogłosił, że niedługo wyjawi bardzo brutalny sekret The Big Red Monstera. Przechodząc do rzeczy, chodziło o morderstwo właśnie Katie. Triple H oskarżył o to Kane'a, gdy pijany Monster odwoził do domu po imprezie pijaną Vick. Zamaskowany zawodnik częściowo zaprzeczył zarzutom, mówiąc, że nie był wtedy pod wpływem alkoholu. Następnie Triple H wraz z wspomagającym go wtedy Rickiem Flairem pokazał prawdziwe nagranie, w cudzysłowie oczywiście, z pogrzebu Katie, gdzie Triple H w masce Kane'a wchodzi do trumny i zaczyna gwałcić podstawioną lalkę. Przy takim storyline aż się prosi, żeby to The Big Red Monster dokonał zemsty i wygrał oba tytuły. Czy tak się stało? Niestety nie. Reign of Terror poszedł w ruch. Triple H wygrywa. Pas interkontynentalny odszedł w zapomnienie na kilka miesięcy. Zbliżało się Survivor Series, jedna z 4 najważniejszych gal roku. Triple H potrzebował poważnego rywala. Lub rywali. Podczas październikowego casket meczu pomiędzy Hunterem a Kane'em powrócił Shawn Michaels, który rzucił się na swojego dawnego przyjaciela z DX. Z drugiej strony było kilku poważnych kandydatów do zdobycia World Heavyweight Championship. Eric Bischoff znalazł jednak rozwiązanie. Pierwszy w historii Elimination Chamber match, gdzie 6 osób ma szansę na zdobycie lub w przypadku Triple H'a obronę The Big Gold Belt. Byli to sam Triple H, Booker T,
Kane, Chris Jericho, RVD i oczywiście Shawn Michaels. Ostatnią dwójką tego pojedynku byli Hunter i Shawn. To Heartbreak Kid triumfalnie wykończył World Championa poprzez Sweet Chin Music, odbierając Triple H'owi tytuł. Jednak na Raw 25 listopada Helmsley nie dał o sobie zapomnieć. Przerwał World Championship match pomiędzy Shawnem Michaelsem i Robem Van Damme, atakując obu zawodników. Tydzień później na czerwonej tygodniówce The Game pokonał RVD w walce o miano pretendenta do walki o pas na Armageddon. Eric Bischoff ustanowił walkę HBK i Huntera Three Stages of Hell matchem. Pierwsza faza to Street Fight, druga Steel Cage match, a trzecia Ladder match. Gdy doszło do zasadniczej walki, to Triple H wyszedł z niej zwycięsko po trzecim stage'u, zdejmując z drabiny tytuł. Rozpoczęło się więc drugie panowanie Helmsleya z pasem w przeciągu 3 miesięcy. Co było dalej? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach. Dziękuję za oglądanie. Serdecznie proszę również o subskrypcję kanału My Wrestling, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, i zaznaczenie dzwoneczka, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami wrestlingowymi. Peace!